To jest program Dzień z Republiką. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również naszego gościa, Maria Koc, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Poseł elekt, bo chwilę wcześniej jeszcze przecież senator. Pani poseł, Parlament Europejski w czwartkowym głosowaniu zdecydował o uchyleniu immunitetu europosłom PiS. Beacie Kempie, Beacie Mazurek, Patrykowi Jakiemu i Tomaszowi Porębie. Podstawą było oskarżenie czworga polityków o nawoływanie do nienawiści przez skazanego prawomocnym wyrokiem w Polsce za malwersacje finansowe i poszukiwanego przez policję lewicowego aktywistę Rafała Gawła. Jak pani to skomentuje? Brakuje słów, żeby skomentować taki skandal do dopuszczonego w Parlamencie Europejskim, bo na podstawie doniesienia człowieka zupełnie skompromitowanego, skazanego za malwersację, człowieka, który ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, Parlament Europejski na podstawie jego jakichś doniesień zdejmuje immunitet z czworga eurodeputowanych. A co zarzuca ten skompromitowany człowiek naszym eurodeputowanym? To, że polubili post na Facebooku czy na Twitterze, post taki oficjalny Prawa i Sprawiedliwości dotyczący polityki migracyjnej Unii Europejskiej. W ten sposób pani redaktor chce się zamknąć usta politykom prawicowym, konserwatywnym, politykom, którzy realnie patrzą na zagrożenia, jakie mamy w Europie, którzy krytykują w oficjalny sposób przecież w Parlamencie Europejskim tę nieodpowiedzialną politykę większości Parlamentu Europejskiego, tych środowisk lewicowo-liberalnych, które w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej rządzą. Wytykają błędy, ale widocznie w dzisiejszych czasach nie wolno wytykać błędów. Przypominają mi się czasy komunistyczne, te, jakie panowały w Polsce do 1989 roku, kiedy rzeczywiście nie wolno było na jedyną słuszną władzę niczego powiedzieć. Trzeba było się liczyć ze słowami, bo można było ponieść za to karę. No i widocznie wraca stare. Parlament Europejski chyba wzoruje się na tamtych wydarzeniach sprzed wielu lat. Pani poseł, ja bym chciała tutaj... Ja nie wiem, to nie jest podobna sytuacja, ale tutaj w tej sytuacji ze strony tego aktywisty Rafała Gawła jest taki zarzut, że ci europosłowie dopuszczali się nawoływania do nienawiści. Im uchylono immunitet. Sędzia warszawskiego sądu, członkini Stowarzyszenia Justitia też skierowała do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu. I rozumiem, że teraz te osoby będzie trwało postępowanie w tej sprawie. Natomiast to jest trochę paradoksalna sytuacja, jak rozumieć pojęcie nawoływania do nienawiści, bo ja pamiętam bardzo dobrze sprzed kilku lat sytuację, w której Natalia Nitek-Płażyńska pozwała niemieckiego przedsiębiorcę, który wyzywał wręcz ją, jej kolegów z pracy, ale też innych, wszystkich Polaków. Mówił, że nas to trzeba tylko pozabijać. I ten człowiek w długim postępowaniu został ostatecznie uniewinniony. To są te podwójne standardy, jakie planują panowie. Ja chciałabym tu rozwinąć jakby pojęcie w takim razie nawoływania do nienawiści, bo sceny, które Natalia Nitek przedstawiła, były też nagrania, te słowa wypowiadane przez tego niemieckiego przedsiębiorcę, myślę, że to może być podręcznikowe nawoływanie do nienawiści. I taki człowiek został uniewinniony i pani Natalia Płażyńska, która ucierpiała przecież, bo wobec niej te słowa zostały skierowane, wobec też innych Polaków. Takie słowa rzeczywiście wyjątkowo nienawistne z ust tego Niemca, właściciela firmy. I on został uniewinniony. Widocznie Niemcom wolno obrażać Polaków, ale Polakom nie wolno krytycznie wypowiadać się na temat
polityki niemieckiej, jaką Niemcy właśnie prowadzą w Europie, w Unii Europejskiej. Bo to oni są odpowiedzialni za kryzys imigracyjny. Jeżeli się im to wypomina, to po prostu próbują, jak widać, zamknąć Polakom usta, czy tym, którzy krytykują tę politykę imigracyjną, szaloną swoją drogą. I widać, że to jest po prostu pewien rodzaj cenzury, który zostaje wprowadzony. Sądy zapewne będą się pochylały nad sprawą tych czworga europosłów i zapewne będą tę sprawę w taki sposób prowadzić, żeby udowodnić winę tych państwa. No można się spodziewać, skoro nawet sędziowie domagali się zniesienia tego immunitetu. To jest naprawdę stosowanie podwójnych standardów. Widzimy, jak chory jest system sprawiedliwości w Polsce po prostu. W jaki sposób wydawane są wyroki. Polaka można obrażać, ale już Polak krytycznie wypowiadać się na temat takiej wspólnej polityki europejskiej, która prowadzona jest pod dyktando Niemców, Polacy się wypowiadać nie mogą. To jest jakiś zamordyzm, który zaczyna panować, który zaczyna przypominać naprawdę czasy realnego socjalizmu. Pani poseł, no ale widzi pani, mamy tutaj taką nową sytuację. Niektórzy trochę ironicznie mówią, że z celi do Brukseli, natomiast w praktyce, no tak może być. Pan Karpiński podjął decyzję o przyjęciu mandatu europosła, więc będzie chroniony immunitetem, ale już z takich zapowiedzi możemy wywnioskować, że będzie chciał zajmować się wymiarem sprawiedliwości jako europoseł, wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Jak pani to skomentuje? No to jest chore po prostu. To pokazuje też standardy Platformy Europejskiej, która przecież nie potępia, tylko broni tych polityków, którzy są, wobec których są różne podejrzenia, nawet stawiane zarzuty przez prokuraturę poważne, dotyczące jakichś malwersacji, korupcji. Więc tacy politycy są bronieni do ostatniej kropli krwi, że tak powiem, już przenośni, tak? I taki Karpiński, który powinien dalej siedzieć w areszcie i czekać na rozstrzygnięcie tej sprawy przez sąd, no on przyjmuje mandat europosła i będzie po prostu zajmował się wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Ten człowiek tak skompromitowany, przecież nawet sąd uznał, że nie można go wypuścić z aresztu, bo jest podejrzenie, że może mataczyć w tej sprawie, a Schetyna, Grzegorz Schetyna mówi, dobrze, że wyjdzie na wolność, bo to jest podejrzana sprawa, dobrze, że będzie europosłem, bo dlaczego miałby siedzieć w tym areszcie? Zobaczcie państwo, jakie standardy wracają do polskiej polityki. No cała Platforma Obywatelska w swojej okazałości będą bronić do upadłego. Jak jesteś ze mną, to będziemy cię bronić do upadłego. No to jest ta doktryna Neumanna, o której on mówił kiedyś w Elblągu. To zostało nagrane i upublicznione, a jednak Polakom nie dało to do myślenia. I ona, ta doktryna, obowiązuje nadal. Wielu ludzi, którzy mają na bakier z prawem, Platforma Obywatelska wciągnęła przecież znowu do parlamentu, chociażby Giertych czy pan Gawłowski, no i można by jeszcze te nazwiska mnożyć. Więc no szanowni państwo, no to świadczy po prostu o totalnym takim stosowaniu podwójnych standardów. Zupełnie co innego się mówi, co innego się robi. I ludzie, którzy mają na bakier z prawem, będą się teraz zajmować wymiarem sprawiedliwości w Polsce. No oj, oj, ironio. No po prostu... Pani poseł, moje ostatnie pytanie w takim razie. Dzisiaj rzecznik rządu powiedział, czy w polskim parlamencie dołączą do nas inne osoby. To się okaże w najbliższym czasie, choć faktycznie jest to misja trudna. Pani ma jeszcze nadzieję na to, że premier Mateusz Morawiecki utworzy ten rząd, który później dostanie to zatwierdzenie całego parlamentu? Nie wiem, pani redaktor. Muszą się zacząć oficjalne rozmowy. Po oficjalnych rozmowach będzie wiadomo. Do tej pory te rozmowy były prowadzone w sposób taki nieoficjalny, w kuluarach. Trzeba dać panu premierowi czas. Myślę, że to się w najbliższych dniach okaże. Czy uda mu się stworzyć tę większość? No jeśli nie, no to czeka nas powrót właśnie takich person, o których mówiliśmy wcześniej. No i czeka nas powrót tego, co było przed 2015 rokiem. I kropka. Bardzo dziękuję pani poseł za ten komentarz. Ale...
Czekamy teraz jeszcze na to, jak tę misję swoją wypełni pan Mateusz Morawiecki. Dziękuję pani poseł za ten komentarz, a my już teraz przenosimy się do Pałacu Prezydenckiego. Tam Andrzej Duda wręcza nominacje generalskie. Andrzeja Dudę.